Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa. Projekt Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa, druk nr 1000. Referuje pan przewodniczący Janusz Paweł. Panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowni państwo radni, chciałbym powiedzieć, że Komisja Mienia i Przedsiębiorczości na wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa proponuje wybrać pana radnego Rafała Komorowicza. Jednocześnie komisja złożyła poprawkę, autopoprawkę, która jest odpowiedzią na opinię prawną. W opinii prawnej wskazano brak słowa, brak jednej litery mienia i przedsiębiorczości. W autopoprawce poprawiamy, to jedna literka, która zginęła, jest wpisana. Komisja nazywa się Mienia i Przedsiębiorczości. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na godzinę 15.